to dziś się przedstawię. Jacek Adamczyk. Jacek Jędraszczyk. Bardzo mi miło. Dwóch Jacków, to tak miło nam się od razu zaczęło. Powiem szczerze, za często nie mam okazji z Jackiem rozmawiać podczas różnych gal, to tym bardziej miła to okoliczność. Choć w ogóle, jeśli chodzi o okoliczności tej gali, to one za miłe nie były, z tego co wszyscy wiemy doskonale. Ciężki szok, to co się wydarzyło? No ciężki szok, ja akurat jestem zawodnikiem miejscowym, także mnie to jakąś ominęło, no, ale współczuję wszystkim tym przyjezdnym zawodnikom, którzy to przeżyli. Czy wy jako miejscowi tam jechaliście na miejsce, czy raczej nie? Nie uczestniczyliście w tej całej akcji? Nie, no całe szczęście nie uczestniczyliśmy. No właśnie, ale jakby sama ta okoliczność, chyba po raz pierwszy na gali, która odbyła się w Polsce, coś takiego się stało, to już do historii przeszliście jako uczestnicy tego wydarzenia. No na pewno tak, ale no szkoda, że w taki sposób właśnie, nie? Jeszcze można przejść w inny sposób, to oczywiście... O, bardzo dziękujemy tutaj prezesowi za wejście nam w kadr. Bardzo dziękujemy prezesowi, bardzo dziękujemy. No to jeszcze kolejny historyczny wywiad będzie, widzisz, bardzo dobrze nam poszło. Trochę wątek zgubiłem, ale już do niego wracam. Historyczne wydarzenie, bo można jeszcze tutaj wygrać na przykład. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się jutro pokazać z innej strony niż tylko ze strony pożaru i zapamiętają nas kibice, jak i fani wszystkich sportów walki z innej strony. Z dobrych walk, przede wszystkim z dobrej publiczności, która będzie nas dopingowała. No właśnie, bo tak patrząc na te hale, tak przyglądając się tu okolicznościom, trzeba przyznać, że miejsce, które może szeroko w Polsce nie jest znane, ale robi naprawdę duże wrażenie. Bardzo ładna hala. Tak, bo to jest nowa hala, wbudowana może z rok temu, także no, nawet sobie kiedyś myślałem, żeby fajnie było, jakby taka duża gala zawitała tutaj u nas w Ostrowie. No nie minął jakiś czas, no i zawitał Fen. Zawitał Fen. Masz też rywala, też zawitał rywal, ale z tym rywalem to były jakieś pewne komplikacje. Tak, to jest już mój trzeci rywal podczas tych przygotowań dwumiesięcznych. Wziął walkę teraz w niedzielę, no także trzeba uważać, przyjeżdża z czystą głową. On nie ma tutaj nic do stracenia tak naprawdę. No także no, trzeba się dobrze jutro wykazać, żeby wygrać tą walkę. Tak częste zmiany, te rotacje, to dla Ciebie jest co? Troszeczkę niemiłe, zaskakujące, czy bardziej wkurzające, a może motywujące? To można powiedzieć, że trochę tak wkurzające, no bo przyszykowałem się pod innego zawodnika, nagle mi się zmienił zawodnik, był Mańkutem, zmieniliśmy całe przygotowania pod Mańkuta, ten Mańkut też wypadł, no i teraz jest znowu jakiś inny zawodnik, także znowu te przygotowania trzeba trzeci raz zmienić, no i tak naprawdę no, trochę zamieszania za dużo. To, że będziesz walczył przed własną publicznością we własnym mieście tutaj, to jest dodatkowy stres jeszcze? Nie, ja już walczyłem przed swoją publicznością, walczyłem walki wieczoru, także no, mam ten największy stres już chyba za sobą. Teraz no, to czekam na ich bardzo mocny doping, bo tego mi na pewno będzie brakowało i mam nadzieję, że się staną na wysokości zadania i ja też. Mówisz, że to walczenie u siebie przed własną publicznością nie stanowi dla Ciebie jakiegoś kłopotu, ale ja jeszcze nawiążę do tego, że tak jak mówisz, będzie ogromna publiczność, na pewno będą tutaj bardzo wszyscy mocno oczekiwali Twojego sukcesu, no to to jakoś i tak musi wpływać, co tam w głowie gdzieś jest, no, że nie można tu za bardzo dać plamy. No wiadomo, że delikatna presja jest zawsze, nie? No stres jest, no ale trzeba sobie z tym poradzić, no myślę, że ten stres będzie bardziej motywujący, jak gdy taki paraliżujący. Czy rywal, bo do niego na chwilkę jeszcze wrócę, mówi, że może być niebezpieczny, w ostatniej chwili wzięta walka, ale troszkę pewnie gdzieś tam już go sobie zbadaliście, trochę o nim coś wiecie. To tak jakbyś go tak mógł na szybko, po tym pierwszym oglądnięciu jego ewentualnych gdzieś tam wyczynów w klatce, jakbyś mógł go ocenić? No myślę, że tutaj Kacper jest takim przekrojowym zawodnikiem, tutaj nie ma się co szykować, czy tam stójka, czy parter, jest takim zawodnikiem pełnym MMA, stójka i parter i zapasy trochę, także no mówię, że no przygotowałem się pod wszystko to, zrobiłem też swoją robotę, którą robiłem wcześniej, no bo nie będę zmieniał też nie wiadomo czego i mam nadzieję, że to jutro też zaprocentuję. To, że teraz będziesz walczył na gali Fen, to jest dla Ciebie jakby największe wydarzenie z tych wszystkich dotychczasowych, w których uczestniczyłeś, jeśli chodzi o MMA? Nie, ja już walczyłem, to już jest moja czwarta czy piąta walka w tej federacji, także czuję się... Ale pytam o to, bo to właśnie w Twoim mieście dodatkowo jeszcze. Czy to z tego też powodu Fen, miasto, to jest największe wydarzenie? Nie, rozumiem, że nie. Jednak mimo wszystko nie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że teraz a więc tak. Jednak się dogadaliśmy. Tak, jak Jacek tak, z Jackiem, tak, proszę tak. Bardzo. Myślę, że tak, no jest taka duża gala w naszym mieście, także no jest to bardzo duże wydarzenie dla Ostrowa na pewno i dla mnie też. Jak oceniasz w ogóle organizację Fen? Jak tak trochę już nie jesteś, trochę od środka mogłeś to sobie obejrzeć. No jesteście też na trochę w szczególnym trochę miejscu, bo zostaliście w Polsacie de facto jako wiodąca organizacja. Odpowiedzialność dodatkowa na Was spoczywa. Nie, no ja myślę, że tutaj w tej organizacji jest bardzo fajnie. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, nic tu nie brakuje, wszystkiego się można dowiedzieć, także ja tam jestem zadowolony. Tak jak patrzysz na kartę walk, może troszeczkę odbiegnę od Twojej walki. Jest jakiś pojedynek, który dodatkowo Cię jeszcze bardzo tutaj będzie interesował? Myślę, że pewnie gdzieś tam jakiś koledzy stąd, prawda? No właśnie. Tak, ja myślę, że mojego kolegi klubowego Kamila Kraski walka też mnie interesuje. Bardzo dużo mocno mu kibicuję. Oczywiście, żeby wygrał, żeby był tym pretendentem do tego pasa w 7-7. No i Michała Grzesiaka, tylko że Michał się bije w K1, także no też chciałbym, żeby wygrał swoją walkę tutaj przed swoją publicznością w takiej dużej federacji. A Ty w jakiej kategorii wagowej jesteś? 77. No więc właśnie. Bo ja sobie rozmawiałem z Kamilem Kraską i tam sobie
sobie ustaliliśmy, że za żadne pieniądze, aby coś się wydarzyło, tobie by tam poszło jeszcze lepiej, a on by gdzieś do pasa doszedł, nie będzie z tobą walczył. Nie, ja myślę, że jest tylu zawodników w Polsce i tam w Europie, że no, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy ze sobą walczyli. Po drugie, my się bijemy codziennie prawie na treningach, także no... Nie... No właśnie, to słyszałem, że to podobno tak już się tłuczecie, że już nie ma co więcej tego gdzieś powtarzać. Podobno dajecie sobie wycisk wspólnie. Dajemy. Przygotowujemy się zawsze razem do tych walk, tak naprawdę no, jest co robić. Trzeba będzie dwa pasy może jakieś stworzyć w takim razie dla tych zawodników z Ostrowa i dla innych, no bo jak co do czego przyjdzie, to jak to będzie wyglądało? No ja nie wiem, może federacja tak zadba, że zrobi dwa pasy. Może tak będzie, ale na razie ta walka przed tobą, czego sam po niej oczekujesz? Chciałbyś tutaj co tak naprawdę pokazać? Nie no, chciałbym się pokazać z dobrej strony, też po półtora rocznej przerwie wracam, byłem kontuzjowany, miałem trochę przerwy, ale jestem w mocnym treningu, teraz chciałbym wrócić w dobrym stylu, wygrać tą walkę po prostu. Właśnie, na koniec chciałem zapytać o tą kontuzję, bo nie chciałem od tego zaczynać, żeby tam gdzieś nie było, że kontuzjowany wraca, tak długo nie było, no ale kontuzja to jednak rzecz, która no, krzyżuje bardzo plany. Tobie bardzo pokrzyżowała i czy to trudny był powrót po tej kontuzji w ogóle do takiego pełnego treningu w swojej sytuacji? Tak naprawdę nie wiedziałem, czy będę jeszcze chciał walczyć, czy nie będę chciał walczyć, bo już mam 35 lat tak naprawdę w tym roku. No, chciałem wrócić tak naprawdę na wiosnę, ale że gala jest nowostawie, no to aż było głupio odmówić takiej federacji, żebym nie walczył u siebie w mieście, no i postanowiłem wrócić. Czyli jednak wracasz, miasto zadecydowało, organizacja zadecydowała, ale co poważnie myślałeś o tym, żeby rzeczywiście dać sobie spokój? No, różne rzeczy przychodzą w myślach, kiedy się ma kontuzję, już człowiek się tak podłamuje pod ten, no, ale jakoś tam przeszło, przeminęło, zacząłem trenować, dołożyłem parter, stójkę, także no wróciłem. A jutro zobaczymy, jak ten powrót będzie wyglądał w rzeczywistości. Zardzewiałem czy coś, zobaczymy jutro, nie? Zobaczymy jutro. Dwóch Jacków, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.